Dzisiaj spotkało mnie bardzo miłe wydarzenie. Zostałem poproszony, żeby wygłosić the third biennial lecture of the Polish Institute of Arts and Sciences in Canada. Wielki dla mnie zaszczyt. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów po polsku o znaczeniu tematyki, która było o po co uczcić Konstytucję 3 Maja, po co uczcić tę pierwszą konstytucję w dziejach Europy. Nie tylko dlatego, że to była pierwsza pisana nowoczesna konstytucja w dziejach Europy, aczkolwiek dla Polaków to może być powód do wielkiej dumy i zasłużonej dumy. Także dlatego, że to ma znaczenie dla całego sposobu postrzegania historii, kultury i charakteru narodu polskiego. Po zaborach, nawet przed dokończeniem tych zaborów, malowano Polaków w jakiś straszny sposób, nie tylko jako ciemny i fanatyczny, ale także jako nieuleczalnie anarchiczny, zupełnie niezdolny do rządzenia siłą i rządzenia innymi w imieniu jakichkolwiek wartości, czy porządku, czy rządu. A Konstytucja 3 Maja jest to wspaniały ustrój zasadniczy, bardzo wyważony. Z jednej strony mamy deklarację o suwerenności narodu, że źródłem prawodawstwa jest wola całego narodu. Z drugiej strony mamy taką konstrukcję, że jednak te władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze powinny jednak być w równowadze. I to wszystko jest ważne, bo dzięki temu nie ma za dużo władzy w jednych rękach. Jest pewna równowaga w konstytucji. I w ten sposób wszyscy ludzie, którzy zamieszkują to wciąż, mimo pierwszego rozbioru ogromnego państwa, mogą się rozwijać bezpiecznie, realizować swój potencjał. Również w Konstytucji 3 Maja to definicja narodu jest powiększona, żeby przynajmniej teoretycznie wszyscy mogą do tego narodu należeć. I jest perspektywa takiego dalszego rozwoju całego narodu. To było wielkie osiągnięcie. Osiągnięcie, które u sąsiadów Rzeczypospolitej mogło zrozumiale budzić strach. W Berlinie obawiano się, że mieszczanie, luterańcy mogą masowo przenieść się do wolnej Polski, cieszyć się większymi prawami, pełną swobodą religijną oraz płacić mniejsze podatki aniżeli monarchii pruskiej. Również w Imperium Rosyjskim mogli się obawiać, że zbiegostwo chłopów z Imperium Rosyjskiego do Rzeczypospolitej powiększy się. W każdym razie te wszystkie mocarstwa zaborcze mogły się obawiać, że taka silno odrodzona Polska będzie chciała dostać z powrotem terytoria utracone podczas pierwszego rozbioru i stać się przeszkodą dla realizacji celów mocarstwowych w Europie Środkowej. Więc Konstytucja 3 Maja daje Polakom naprawdę powód, żeby uważać się, że naród, który w danym okresie swoich dziejów wykazał się na bardzo mądre, wyważone dzieło, które jest zaprzeczeniem tych stereotypów o nieuleczalnej anarchii Polaków. I choćby dlatego powinni uczcić Konstytucję 3 Maja. Po wykładzie otrzymałem ten piękny dar od Polish Institute of Arts and Sciences in Canada. Jest to kopia obrazu Grottgera, Bitwa. Ukazuje powstańców styczniowych. I to jest ważne, bo powstanie styczniowe lat 1863-1864 jest to właściwie ostatni moment, kiedy walczono o Rzeczpospolitą trojga narodów już, o Unię, Polski, Litwy i Rusi. o taką Rzeczpospolitą, jaką miało być. I to powstańcy to przede wszystkim to byli ludzie ze szlachty, albo zdeklasyfikowani ze szlachty, albo z miejskiej inteligencji. Właśnie ten naród, który odzyskał tyle energii w wyniku Konstytucji 3 Maja. 30 lat prawie po powstaniu na stulecie Konstytucji 3 Maja były wielkie demonstracje patriotyczne i w pewnym sensie to nawiązuje do tego powstania. To powstanie styczniowe, najtragiczniejsze ze wszystkich polskich powstań, powstanie, które chyba miało najmniejsze szanse na jakiekolwiek powodzenie. Jak należy rozumieć odwagę i poświęcenie tych ludzi, którzy rzucili się na taką walkę? Jakie podkłady patriotyzmu musiały ich motywować, żeby zdobyć się na coś takiego? To chyba świadczy o wielkości tej tradycji Rzeczypospolitej, którą odnosili. I dlatego to był taki ostatni wielki zryw o wskrzeszenie takiej dawnej Rzeczypospolitej. Odkąd walka o wskrzeszenie Polski była prowadzona nieco innymi sposobami, miała doprowadzić do nieco innej Polski. Ale to jest jakby kulminacja pierwszej Rzeczypospolitej i taka już z góry chyba stracona próba stworzenia czegoś jeszcze piękniejszego niż oryginał.